Witam w dzisiejszym filmie. Przedstawię Wam mój zestaw spinningowy, czyli wędkę oraz kołowrotek plus przynęty znajdujące się tutaj na Którełowie. Moje wszystkie przynęty tutaj będą. No może zacznijmy od kołowrotka. Kołowrotek firmy Jackson. No, dokładny rodzaj i nazwa tego kołowrotka to Jackson Hector 200 FD. Jest to bardzo fajny kołowrotek. Na razie mnie nie zawodzi. Nigdy się nie popsuł, jak na razie mówię. Także mogę go polecić na razie. Wędka jest to Tsubame MH Spin 240. Jest to wędka taka typowo szczupakowa, dwuskładowa, od 10 do 35 gram wyrzutu. Mikado oczywiście, tutaj ma taką rękojeść, widać. Też bardzo fajna wędeczka. Polecam też, mogę ją polecić. Nigdy mnie też na razie nie zawiodła, nie psuje się. Fajną ma pracę. Podoba mi się. No i co? No i jeśli chodzi o wędkę i kołowrotek, to było na tyle. Teraz wam pokażę przynęty oraz takie przybory ze spinningu. A więc tutaj znajduje się dodatkowe przypony wolframowe oraz stalka. Na wypadek tutaj ma taką miarkę, metr, należyki do wyhaczania. No i dodatkowe główki jigowe, jakbym miał tam coś uzbroić, jakąś gumę albo coś, mam na wypadek takich kilka główek jigowych. Które teraz przynęty. A więc no, nie jest ich ogromna ilość. Ja też tak dużo nie spinninguję, tylko jak jest okres szczupakowy, to więcej tam trochę spinninguję. No może zacznijmy od takich przynęt jak typu woblery oraz blachy. Tutaj mamy na przykład jeden wobler. Niedawno go kupiłem. Jeszcze nie użyty. Zobaczymy, jak się spisze. Złapię jakąś rybę, to myślę, że wam powiem. Dalej. Tutaj mam jeszcze na taki malutki woblerek. Niebieski też. Jedną obrotówkę. Tu mam jeszcze taką blachę. Na razie jeszcze nic na nią nie złapałem. No i tutaj ogółem, można mówiąc, mam takie mniejsze gumki jakieś firmy Robinson, Phantom, Gamma i tym podobne. Aha, jeszcze z relaksa tutaj mam na przykład taką. To są jedne z tych większych, na większe szczupaki bardziej. Jeszcze mam kilka much, ale nie wiem, czy jeszcze. Nie no, myślę, że jeszcze coś na nie będę łapał. Może kiedy na rzekę wybiorę takie mniejsze twisterków. Tu mam kilka. No jak na razie killerka. Żniówkę na tą przynętę złowiłem. Twisterek relaksa. Tutaj też takie twisterki. No i nie jest tego, jak już mówiłem, sporo. Nie interesuje się, znaczy się interesuje, ale nie jestem jakimś takim zawodowym spinningistą, żebym miał dużo jakichś przynęt. Tyle mam, myślę, że mi wystarczy. No i co? No i to by było na tyle. Za niedługo też będę kręcił filmiki z wypraw spinningowych i ukażę wam, jak moja wędka pracuje i tym podobne.